Siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 z chłopakami na naszej serii Od Zera do Farmera i oczywiście ze mną Brączek. Witam serdecznie. Jadaś. Witam serdecznie. Myjka kupiona, są też i nowe nabytki. Jak sami widzicie, Pottinger, Euroboss samozbierająca. Ja zapraszam do Adasia na odcinek, bo tam właśnie, jak ktoś sobie chce zobaczyć, przywoził nowy nabyteczek. A Brączek nic nie przywoził. Dobrze, nie, tak, tak. Ale zapraszam do Brączka na odcinek. W dzisiejszym ja sobie oczywiście będę zbierał. Brączek poleci ciąć, bo mamy kolejne dwa pola. Jak widzicie, troszeczkę pieniędzy nam zniknęło, ale to przez to, że mamy... A ile mamy? 1000 złotych. No, no bo musiałem, wiesz, czas musiał przelecieć i nam zabrało dwie pensje za maszyny. A to 5000. To no. Się kurwa na mnie zwróci z tego 10 tysięcy, to nie, zwróci się, bo jest zapotrzebowanie, gdzie to? Ty jadziesz, ogólnie? Bakery, no jadę tu z tyłu. Jadę tędy. Nie mogłeś wyjechać tamten? Nie, nie chciałem się przez asfaltówkę, nie mam prawa jazdy. Aha, to przepraszam. Także w dzisiejszym odcineczku sobie... Bronek włączyłby się ogólnie. Mam nadzieję, że nam się zwróci. Ta. Nie widzę, nadal... Aha, tam. Nasza, że tak powiem, praca... z Pottingerką. Mieliśmy ją wypożyczać, ale 3000 nam wyszło za samo wypożyczenie. Ponad do tego jeszcze mielibyśmy wziąć jakieś użytkowanie tą maszyną, to jest 4-5 tysięcy. To jest totalna masakra. Po co tyle tracić? Okej, okay. Czekaj. Ja tu wjadę, ale fajnie, ale w ogóle widzieliście wy animacje w prasach teraz i w tych samozbierających na przykład? Nie. Zajebiście to wygląda. Ale tak, to wciąganie? No, to wciąganie. Nie, nie, nie widziałem. Nie. Dobra, my tu się bierzemy. Ej, wiecie, że już jest 3 tony, a przejechałem poprzeczniak? Aha. Będzie super. Kasa, zajebiście. Ja się cieszę, bo mówię, no, tak mi się wydaje, że powinien być z tego sporo pieniędzy, ponieważ tych pokosów jest sporo. Wiadomo, nie zwróci nam się ta maszyna ciekawe, w jeden sezon, ale myślę, że no, jeżeli będą narastały te pola i tych żniw będzie sporo, bo na pewno ich będzie, no to w miarę będziemy mogli jako tako się na tą prostą wybić. Teraz no te koszty masy nas strasznie dołują, ponieważ no my tracimy w jeden dzień ponad 5000, a tych maszyn nie mamy jeszcze dużo. Więc z upływem czasu te maszyny będą rosły w siłę na naszym gospodarstwie, no i niestety tej kasy będzie trzeba wydać na nie coraz więcej. Tego kredytu jak Boluś. Właśnie... Tak? Staraj się raz przy razie zbierać, okej? Raz przy razie? Okej, tylko objadę poprzeczniaki, wiesz, na razie. Dobra. Bo ty już będziesz co orał? Już oram. Aha, dobra, to poczekaj sekundę, ja tylko tutaj dojadę, nawrócę i już będę właśnie tutaj nam to... Ale zajebiście się na nie układa to. Nie, naprawdę fajnie. Cieszę się, bo jest bardzo wiele pozytywnych takich komentarzy, jeśli chodzi o tą serię. Co nas bardzo wszystkich cieszy, z racji tego, że no... Nie spodziewaliśmy się, że aż taka duża aktywność na tym będzie. I naprawdę jest bardzo wiele fajnych komentarzy, które jeszcze nam pomagają tutaj podjąć kilka fajnych decyzji. Ogólnie słyszeliście, że teraz w tej wersji Farminga zrobili za sztabki złota 1000 złotych. Mhm, beka w sumie, znaczy no ja pomyślałem sobie, że o, fajnie można by było zebrać, bo tak jak nam chcieli, powiedzieli, żebyśmy grali to, co nam gra pozwala, żeby zarabiać te pieniądze. Ale no co, tak zbierzemy 1000000 i co, nagle będziemy mieli wszystkie maszyny i to nie ma sensu. Ale szczerze, jak... oj, nie wiem, czy tak łatwo byśmy tą stówę... Znaczy 10 wystarczy zebrać, nie, 10 wystarczy zebrać, Green mówił i reszta się później pokazuje na mapie i łatwo już jest. Są ogólnie jakieś bugi podobno na mapie, są 3 miejsca, gdzie są ustawione jakieś te sztabki złota na dachu na przykład. I normalnie, bez pomocy podnoszenia się, czy też jakiegoś tam, nie wiem, tura czegośkolwiek takiego, że konkretnie, że trzeba gdzieś wjechać na coś, to niestety się na to nie wejdzie. Gruba. No, ale Greenowi się udało i właśnie 1000000 kasy jest, także no my sobie na razie te sztabki złota odpuścimy. Trzeba zebrać jajka. To może nie wiem, to ja pójdę pod koniec. Za jajka też 1000000 dostaniemy. O, dobrze by było. Zbierz to, jajek dostaniemy 1000000. Jak widzicie, właśnie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, to wyszły nowe, że tak powiem, młodziki, takie, no, niektóre większe, niektóre mniejsze. Ja, pikanie jest przy 100%. To ile masz ogólnie tonów? 100, 100, co? 21 ton wchodzi, no i jedziemy sprzedać. Ja pierdziele, a ja zebrałem ile? 3 pokosy.
No to będzie mega. Coś czuję, że może to być naprawdę jeden z lepszych zakupów. Ich będzie teraz po 70 nawet za tonę. Gdyby było po 100, to byśmy mieli ładną kasę. 2000 coś już by było. Nieźle, zobaczymy. Nie, naprawdę powiem wam, że jestem teraz w szoku. Zobaczymy za sekundę, jak to sprzedam. A ile to jest? No po 60 albo po 70 chyba. No to i tak zajebiście mimo wszystko. Jak będziesz w stryżku, to powiedz. No już właśnie jestem, poczekaj. Dobra, jest. O Jezu, ciekawe, to się pewnie... Jest, na i wysypuje, leci. Leci, jest kasa, leci, są leci, pieniądze. Leci, stuwa, 200. Leci ładnie. Pieniądze idą. Nie, o Jezu, 1000 mało. Przyszło. 1000 za... To po mniej to chodzi. Po mniej to musi chodzić. Czekaj, to po ile to jest, zaraz sprawdzę. Sprawdź dokładnie, kurwa, słuchawki mi się w kierownicę kręciła. Ucho mi urwie. Po 50, gościu. Aha, dlatego nam tak tyle po dało. Po 50 czekajcie, lub po 69, ale to pewnie... Słoma, nie chcę 69. Słoma. Tak, słoma pewnie po 50. Dobra, na razie a trawa, nie trawa mamy, jest pewnie po 70. Nie mamy co narzekać, myślę właśnie tutaj, o, to jest kolejna... Jezu, gościu, ty, co ty żeś tak wyskoczył tą kabaryną tu na środek? Bo za pracę. Pomyślałem sobie, że tutaj mamy takie fajne nieużytki, jak widzicie. Nie wiem, czy można to zorać, czy też nie. Pewnie w opcjach tutaj gdzieś, bo teraz nie ma tworzenia nowego pola. Pewnie w opcjach gdzieś można włączyć twórz nowe pola. I nie wiem, zobaczymy. Zostawimy jakieś takie wąskie dróżki, żeby można było przejechać, a po prostu wykorzystamy jak najwięcej terenu teraz, żeby nie było jakichś tam nieużytków, czy coś w tym stylu. I to jak najszybciej sobie zoramy i powiększymy te nasze pole, a resztę nie wiem, czy gdzieś nie właśnie nie obsiejemy łąk i kupimy kiedyś w przyszłości tej kosiarki takiej tylko naprzód. Czekaj, zbiera? Zbiera, no. Ci tak powiem, my ogólnie ciągle mówimy o tym, że nam urywa no tekstury i tak dalej, że nie widzimy tego w MP. Szczerze, w 17 jakbyśmy tak ciorali, ciągle byśmy mieli lagi. Tu nie mamy ani jednego laga, ale za to ucieka nam tekstura, a może właśnie tu dali optymalizację taką, że wiesz, że ginie nam tekstura, laguje to, ale nas ale jeżeli laguje. Jest, znaczy wiesz co, mi się wydaje, że nawet w 15, no to teraz nie mamy porównania, ale myślę, że zobaczymy jak wyjdą mody, tak, no bo to jest największy problem, że zawsze to wszystko lagowało przez modyfikacje. Tutaj już też mamy modyfikacje, bo to nie są tylko, że wiesz, to są, ty, no większość z tych modyfikacji to są oryginalne. No te, no tak, te ale... co wychodzą, no to są od farminga, tak? Ale, ale jednak już modyfikacje, nie wiesz, nie wgrana razem z grą. Już no tak. Jest moc, 500 mega moc jednak mamy, tak? No jednak coś z tego jest. Właśnie, bo zapomniałem wam dokończyć, doszły nowe modziki, już wam pokazuję, patrzcie, tutaj wylatuje nam bardzo fajnie błoto spod kół. Zapraszam właśnie do pobierania, wszystko macie w tych modyfikacjach, jak wchodzicie w menu głównym. Do tego jest taka modyfikacja, że brudzą się koła, jak wjeżdżacie w pole, ale jak wjedziecie na drogę, te koła bardzo fajnie się czyszczą. Czyli tak mniej więcej realnie, jak to jest w takim, wiecie, realnym tym świecie. Tutaj zrobiłeś takie omijaka, czy... Nie, czy tu jest wszystko wyzbierane. Aha, sorry. No, mnie tutaj tak dziwnego, tamten pokos uciekł, a ten nie i dlatego musiałem... No. To jest mijak, okej, sorry. Ej, coś tak cały czas gryt, nie, ale to prawdopodobnie są te popychanie w tej samozbierającej, bo się aż przez chwilę zdziwiłem, mówię, czy już mi coś pada na słuch znowu, czy coś w tym stylu. No ostatnio na twoim odcinku to nie wiem czemu, ale mnie to było tak do dupy słychać, jakbym nie wiem, co miał z mikrofonem. No to musicie sobie trochę więcej ten dać, bo ja no lubię ten tak głośność maszyn, nie chcę, żeby było też je cicho szukać. Nie, ale nie chodziło mi tylko, że mnie coś w ogóle nie masakrycznie. Nie, muszę was podgłosić może na tym. A dobra, ten. Co drugi zrobimy. Ale teraz pojechałem. Nie, ale powiem wam, spoko idzie, bo... No dobra, przypuśćmy z tego pola będzie... No z 10 tysięcy. Ty, 2-3 pola, no... Całkiem. Po trzech polach, nawet po pierwszym, po jednym sezonie wyjdziemy. Ty, co za pies? Ty, Reksio wrócił. Reksio, kurwa, po 2 latach się znalazłeś dopiero? To Adam, to nie Reksio. To Adam? To pewnie jeży. To pewnie jeży. Adamowi na łeb już siada. Za późna godzina jest dla niego, żeby on grał. 21:19 o gościu, no. Właśnie. Ule... O spanie. Bez kitu, mamy teraz ten z Real Krok, no. Krok ściągnięty, nie? Wiem, no wiem. A to fajnie. Teraz będą ludzie mogli będą widzieć się, o której my czasami nagrywamy odcinki. Ja będę wyłączał. 4:30. Jak będę nagrywał rano czy wieczorem o północy, to nie będę wyłączał. Adam, proszę cię, jak będziesz nagrywał te ranne odcinki, nie?
To weź to zostaw. 6:10. Właśnie, w poprzednich odcinkach doszliśmy do wniosku, tam posłuchaliśmy też waszych rad, będziemy sobie jako poplon siać teraz właśnie w tym sezonie tą rzodkiew oleistą. No, dlatego już tu orką. Dlatego Adam już leci z orką, Brączek tam tnie. Brączek, ty sobie tam podjedziesz, nie? Właśnie pojeżdżam sobie. Dobra. I polecam tu niedługo siewy, ta rzodkiew, no i później orki. Na pewno jakąś orkę będę chciał sobie nagrać, akurat właśnie na tej rzodkiewi, nie wiem jak to mniej, rzodkwi kurwa oleistej. Co ty robisz kurwa? Mi zajęło drogę, gościu. Dobra, lecimy. Chociaż aby nam to powoli się zwracało jako tako. Chyba jako tako. Wiadomo, trochę tego, ale już mówię, żeby jeszcze zrobili coś takiego jak... że tak powiem, kurczę, nie wiem jak to, jak, że sieczka, którą pozostawimy w polu, żeby no, ją nam zaliczyło jako taki nawóz. Chociaż te 10%, te 5%, to jeszcze bym wam powiem, że no, nie byłoby mi szkoda ciąć tego na sieczkę. Ale z racji tego, że mówię, to nic nam nie daje, to lepiej ściąć to właśnie nam na pokos. Wiadomo, jak trochę jeżdżenia więcej jest, no ale no trzeba robić, tak? Bez pracy nic. Kurwa, jebane buchy. Jak to friku na minimapach dorzucić takie coś przy polach. Ile procent to jest dowożenie? Jeżeli mamy na przykład, można by było możliwe zrobić dowożenia 100%, wtedy my dostajemy 100% plony też, tak? A właśnie, że ile, jak jest pole właśnie nawet, tak jak, żeby można robić było próbki, nawet, no. O, powiem wam, że jakby była taka płatna, nie wiem, taka płatna rzecz, że, kurde, nie wiem jak to nazwać, że idziesz gdzieś do sklepu i kupujesz taką maszynkę i nie wiem, przypuśćmy 1000 zł płacisz, ale robisz próbkę na danym polu, czy kupujesz nawet tą próbkę i wtedy ten, wtedy by nam to właśnie bardzo fajnie zobrazowało to jest jak danemu, no, danemu polu co brakuje, jakich polowi kurwa. Gościu, teraz przy razie jeździsz? No już teraz będę jechał tamte twój, bo chcę co drugi jeździmy, wiesz? Aha, weź mi nic nie mówią, ja pierdolę, jakie lagi mam, nic nie widzę. Mogłem cię chuja zrobić teraz, tak myślę. No, serialnie, kurwa, ten gościu masakra. W ogóle was zapraszam was na wieczorek, bo wychodzi też 17, wychodzi kampania Buraczana. Naprawdę bardzo fajny odcinek. U Brączka no niestety są problemy z odcinkiem, bo nie zgrywa się kamerka z obrazem i Brączek, będziesz to wrzucał czy nie? Nie. Nie wrzucasz, ale byś sam obraz wrzucił chociaż? Bo fajny ten odcinek, że nie wrzucam. Nie wrzucam, wrzucę ten odcinek, co zaraz nagramy też z tej serii i nagram jeszcze odcinek z Sosnówki, także będzie na pewno co. Możliwe, że jeszcze Polską polecimy z Borkiem, także. No okej, okay, czyli do Brączka zapraszam, jak liczyłem, nie? To jak dzisiaj nagramy my te dwa Brączek i Adam nagra jeszcze z Tanasem, to no. Będzie 7 odcinek, jak dzisiaj wszyscy nagrywamy, nie? Ja nie wiem, czy wy dzisiaj już nagrywaliście jakieś, nie? Oprócz tych, co my wszyscy razem nagrywamy teraz, nie. No to dzisiaj 7 odcinków, to naprawdę ludzie zobaczcie ile to czasu schodzi, bo mniej więcej 7 godzin na to dzisiaj musieliśmy poświęcić, jakby nie było, do tego czasu, do tego minimum, bo no niby odcinki mamy te 20 coś minut, ale uwierzcie, że trzeba bić na serwer, tu poszykować, tu coś zrobić. Żeby się zgadać, to już czas leci, tak? Jakieś przerwy pomiędzy odcinkami. Myśmy szykowali na początku to wszystko. No, każdy wiecie, ja każdy sen sobie właśnie. No ja zapraszam też was do Adasia, bo zapomniałem powiedzieć, bo Adaśka też właśnie taki odcinek poza serią tą naszą. Jest taka seria z, tam wiecie, z takich zagranicznych maszyn. Ja, Fendi, moja walterka. Ta seria jest naprawdę przekonana. Spaliłeś. Ja nie. I moja walterka. Nie, ja wolę ja, Fendi, moja walterka to jest najlepsza nazwa dla tej serii, powiem ci. Bo skąd wy tą nazwę kurwa wzięliście? Nie, Polek, bo on tak zasadne. Stoi nie i mówi, nie wiem jeszcze jak ta seria się będzie nazywała. Ja mówię, ty, ja i moja walterka. A Adam mówi, a jeszcze tu Fendi mam. To ja mówię, ja Fendi i moja walterka. Nie wiem tak. Kogo to wyszło, ale lubię, może być nawet. Ale dobra, co długi bym miał tytuł wtedy na YouTubie bym zablokowany. No pewnie skasować. Musiałbyś dokupić pewnie pakiet. Tak. Szkoda właśnie, że nie można dokupować pakietu, żeby rozszerzyli nam. Stary, to wiesz jaki by ludzie, niektórzy takami i samu to ja cię kręcę albo ich youtuberzy, to wiesz jaki by taki były? Że ty byś tytuł nie wiedział z czego ta gra jest. Były bebeki. O, dobra, ja sobie zebrałem te największe kubki. Szczerze, ćwiartkę pola już chyba obrałem. Co? Całkiem. Ćwiartkę pola obrałem, więc całkiem idzie. Ja już kończę to pierwsze pole zaraz. To nie wiem. Dąży Bolkowi, ten. Co radio chciałem włączyć? Ale ja to muszę zgrać do radio. Jakieś Steam radio, USB, nie mam USB gościu w tym ciągu. Ja będę na swoim odcinku orał. Masz do orania, chuj, kolego. Stary. Zobaczysz. Kościół.
Masz tyle dolara. Ej, nie, wiesz co brączek zrobimy? Nie, wiesz co brączek zrobimy? Ja tutaj zacznę zbierać, nie? I ty za mną. Ja to zacznę orać. No i będzie fajnie. Przecież ja tego nie zorał w tym odcinku. No ale nie, to nie, ja nie chcę. Ale nie chcę, bo ty na tym samym polu, wiesz? Bo on na tym samym polu będzie musiał wtedy, bo on ostatni odcinek ze żniw, nie? I on na tym polu właśnie. Aha. Dobra, leć pieniążki, leć. Ile masz gościu? Kasy? 2300, ja pierdolę. Strasznie kasa nam schodzi. Któryś jeździ na pracowniku? Nie, nie. Ja stary ty, miałem 1000, nie? Przywiozłem trzecią przyczepę, a jest 2,5. 1000 gdzieś zniknął. Przyznacie, który zajebał. No przecież ja mam tysiaka, 1100. Aha, nie no. Ja mam tysiak. Ja mam aha, tysiak, dobra, sorry. Bo mi pokazał. No dobra, sorry. Znowu mi się to pokminiło. Pokminiło mi się znowu, że to wam też to dzieli na was też. Bo mi pokazuje. 400 mamy. Aha, no to idzie. No dobra, jakoś idzie. No, żeśmy się odkuli z 2 czy 3. Ile już żeś tam walił? 3. No właśnie, no to 3000 jesteśmy do przodu. No to jeszcze... Po 1000. Jeszcze tak? 10 no. Przyczep. Nie, 10 czy 27, ja pierdolę. I myślę, że będzie, uda się jakoś. Ale co 24 sezony? Przyczep jeszcze. Muszę przywieźć, żeby się zwróciła ta przyczepa, nie? Myślę, że jeszcze, no, jeśli by były ten, tą trawę byśmy mieli. Myślę, że trawa jest droższa. I na sam, w ogóle dzisiaj dostałem komentarz, znaczy tam kumpel, widz napisał do mnie, że najlepiej to się opłaca ta kukurydza, jeżeli chcesz się wybić z kasą, nie? Jak na biegozownie zawozić, mówi, że w 2 godziny z kumplem 3 miliony mi się udało zarobić. Jakim cudem? No kiszonkę sprzed, cały czas biegozowni, wiesz? Sprzedawali. No. No to przypomniamy się skarni, kurwa. No wiem, no ale mówię, nie, że ej, wiesz. Kościu, a, no dobra, okej, teraz tak żeś mnie teraz zaciekawił. A jakby trawę na biegazownię wozić? Bo można. Ale jaką trawę? No przecież trawę. Kosiarkę, no i no to wiesz, poświęcamy jedno pole, albo pół pola. To nieźle. No pół pola to tam chuja da tej trawy. No dobra, no to przypuśćmy poświęcamy pole. No zaraz niedługo... Lepiej 3 pola. No to trzeba byłoby po prostu taki zjebnąć ten. Raz spróbować, tak? I czy to... Trzeba się najpierw dowiedzieć, właśnie, jak już ktoś sobie grał więcej... Panowie, ja to... Tutaj dobry pomysł na temat... Ale mam lagi, jakieś mi weszły, ja pierdolę! Też, co się stało? Nie wiem, FPS-y mi tak spadają, że stary, ja mam po... 20 FPS-ów miałem. Nie wiem, co się stało teraz z grom, ale mam po 50 FPS-ów teraz cały czas i nie wiem, co jest. Nie wiem, co się dzieje, czy jakaś, może, nie wiem, aktualizują coś w tym momencie, czy co? Ty, no, ja miałem... Jak masz. Mam ja tak, miałem nagle 20 FPS-ów, a ja nie mam takie urwania teraz, że to jest porażka. Aha, FPS-y to nie. Dobra, ale kontynuując dalej, mamy za 38 tysięcy dwurzędówkę kukurydziankę, to nie? Za ile? Pottingerka, za 38. Kurwa, teraz dolić siewnik. Sieczkarnie, jak się, aha, bo ten siewnik. Dolić siewnik do kukurydzy, dolić, sprawdź ile. Czekaj, zobaczę jak to z tym wygląda. Niech chociaż jedną przyczepę jeszcze. Chociaż nie, no by dało, nawet nie, no już poczekaj, nie no, wiesz jak byśmy zrobili? Zajebiście, drugą przyczepę kupuje stary, jeździmy na dwie. Jeden tniesz cały czas jednorzędówką, a my jeździmy z przyczepami, żeby wiesz. Ej, co ja mam zrobić z tym jęczmieniem na przyczepie? Na przyczepie? A już pełny jest? Jest go. Zobacz, tak, jeszcze zostało w kombajnie troszeczkę. Moment. Sprawdzamy cenę, gdzie jest najlepsza cena. Bo kasa by się przydała, nie ukrywam, byśmy mogli... A my mamy coś do banku odwiezione w ogóle? Dycha. Kasa? Czekaj, tak, bo mi się popierdoliło, gdzie jest... Jest, dobra. Jezus, kurwa, nie, wiesz szczerze, 520, nie wiem czy się opłaca zawozić, 520 tylko, za tonę. Gdzie? Czekamy w... A jak myślisz? Denton Buckery! Gdzie to jest? To niezłe Denton Buckery. No dobra, ja się pojadę wczoraj, 500, lepiej niż 520 to raczej nie będzie. Nie będzie, myślisz? No to wiesz gdzie to jest? Wiesz gdzie jest koszykówka? Wiem. No, to tam. No dobra, goście, teraz... No bo dobra, na razie kasa aż tak niepotrzebna, zawiozę do tego, do... Zawieź tu i muć dalej, żeby czasu nie tracić, co? Szybkie rozmyślenia, Amazonka do kukurydzy kosztuje 13 tysięcy. Dobra, poczekaj, to jest poczekaj, a nie ma takiego siewnika, który jest wielofunkcyjny, w sensie, że możemy siać to i to? Nie, ma. Nie, dobra. To nie, no czyli ile 27, nie ma, tak? To nie ma, 27 tysięcy. Fernelanda może walić soje, słonecznik, buraki, ale jest drogi. Dobra, no a to dobra. To samo może. 27 tysięcy, jo? 13 tysięcy, siewnik. Aha, 13, a tamto ile? Siewnik, a... Poczekaj, wkurza mnie zawsze to, że nie mogę tutaj poogarnąć tego. Cyk, cyk, tu. Ale dźwięki. 38, czyli to będzie razem ponad 50 tysięcy.
I teraz trzeba się dowiedzieć, ile kiszonka sprawdź kosztuje na biogazowi. Sprawdź to, bo jest to w opcjach też. Tak? Mhm, jest to, kiszonka sobie zobacz. Ona też gdzieś indziej na pewno skupują kiszonkę, także też możesz to zobaczyć, porównać cenę, ale lepiej na biogazowi na pewno nie dadzą. No i trzeba doliczyć sobie jeszcze robotę, którą będziemy musieli tam wykonać, bo trzeba tą kiszonkę ugnieść, owinąć, sfermentuje i musimy ją później wsadzić do tych chyba, nie? Bo nie wiem jak to jest. Ładowarka musi być. Nie ładowarka, z turem ciągnikiem damy radę też. To już po kosztach polecimy. Bo tu nic nie widzę, żadnej sieczki. Mamy tylko obornik, który... Wiesz co, ja już tu zbiorę kilka pokosów. Jest 50 euro za 1000 litrów. Gnojówka za 1000 litrów kosztuje 40 euro. I nie wiem, czy tu jest jakąś belka ciama kiszonki, czy cholera wie. Za 1000 litrów 284, to jest mała kasa. Że jest jakieś 500 czy coś. To ja nie widzę, ile kiszonka właśnie, szkoda. A jeżeli ktoś już miał kiszonkę robił, to powiedzcie nam, w jakiej cenie mniej więcej. No tam powiedzcie, ile przyczepa, ile kosztowała, tak? Kiszonki. 500 tysięcy, a potem... Mówię, na razie wydaliśmy jedną maszynę, musi się jakoś zwrócić. Myślę, że no po tych żniwach jeszcze może nie, ale w następnych będzie zwrócona. Myślałem, że to trochę więcej będzie nasypać, ponieważ obstawiam, że ta cena jest w granicach 70. No to mówię, po dwóch polach nam się no, ma, 100, maleńko zwróci. No to byśmy mieli ładnie, bo byśmy mieli po 2000. I byłoby gitara siema. Szkoda. No ale dobra, nie ma co narzekać, kupiliśmy ale, już... Ale szczerze, no 50 tysięcy na oko trzeba mieć, jeżeli chcemy bawić się w sieczkę. No przyczepę jeszcze, no ale tak. Przyczepę to tak czy tak będziemy musieli kupić. Przyczepa bo to już swoją drogą, tak? To już możemy to ogarnąć. Przyczepę ile taki spoko kosztuje? No przyczepę jeszcze jedną taką samą moim zdaniem, albo tandemkę, tam co jest. Tandemkę tamtą. To tam... wolałbym albo Farmtecha. Farmtecha, no to jest też Farmtecha, to tandemka. Albo Brandera, co nie? No to tam tandemka. Brandera nie. Nie, Brandera jest za mała. Tandemka jak już coś. Tak, bo tamta jest 15 ton. No to wtedy jo. No to wtedy musimy to ogarnąć. W ogóle nic podpisanego. Czyli no mówię, liczymy na was, bo tak to musimy wyjść i sprawdzić. A może ktoś już z was tam to robił i wie mniej więcej, ile to kosztuje. Ewentualnie jakąś jaskinkę. No ja kocham tą kierownicę, wszystko mogę zrobić. Dobra, 8. Jedziemy z tym. Dobra, ciśniemy. Także no, rozkminy kolejne, jak widzicie, już są. Na razie chcemy jeszcze ruszyć z tą rzodkiewą. Myślimy jeszcze też o kupnie obornika. Nie wiem, czy to kupno obornika. Ale nie wiem, czy to wypali, bo z tego, co widziałem w komentarzach... Czy to nie jest sprzedaż obornika? Nie, tam chyba ktoś pisał, że to jest kupno. Chyba w komentarzach widziałem, bo zobacz sobie ten. Albo i sprzed, no nie poczekaj, wiem. Poczekaj, trzeba jechać ja tam z przyczepą, powiem. Trzeba jechać tam z przyczepą. Ja pojechałem tam, ale nic tam mi nie wyskoczyło. Nic? Uuu. Już ci mówię. Mary's Farm i McLean Biogas, tam sprzedają. Tam w McLean's Farm. McLean's Farm to jest chyba tam na dole. No tak. Mary's Farm, no. A to jest sprzedaż. Właśnie, a masz gdzieś, a nie, a sprzedaż, tam a jest kupno? Sprzedaż. Nie wiadomo, nie ile. Wiem, czy można kupować. Można. Kurde, ciekawe, głupio by było. No właśnie, fajnie nie jakby wiem, było. Można. Powiem tak, bo no jednak ten to, że nie jest tu żadne pokazane ustawienie, gdzie można kupić coś takiego, tylko punkty skupu mamy, a nie punkty kupna. Ty masz bolek tam zebrane na tamtym polu? Nie jeszcze, dlatego przyjechałem tu zebrać jedną przyczepę, żebyś już później mógł się orać na swoim odcinku, wiesz? Aha, no dobra. Także żebyśmy teraz nie musieli czekać, od razu przechodzimy do Brączka. Ja sobie tą przyczepkę teraz kończę zbierać i kończymy zaraz ten odcineczek, polecę tylko jeszcze jajka, wyzbieram. I będziemy kończyć i zapraszam was bardzo serdecznie do Brączka, a już jutro, bo to ja już tak mówię, jutro wszystkich świętych, tak, pójdziecie sobie do, ładnie do kościółka, pójdziecie na cmentarze, wrócicie, pojedziecie znowu na cmentarze, i będziecie mogli zobaczyć sobie odcinek Ładasia, na który tak, was już bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Ale panowie, no, jeżeli chcemy się wybić to na kasie, to słonecznik i soja, to podstawa. No to 2000 za tonę, tylko że soja nie sypie aż jakoś tam strasznie, wiesz. No nie wiem, to trzeba spróbować, tak? Dobra, i poczekaj, Brączkowi, jeszcze tylko coś powiem. Tak, bo Brączek, jak masz jakiś taki mały pokosik już, nie? To ty już go nie tnij na słomę, tylko na sieczkę, bo tak to tu widzę, że on tak nie tak sobie wygląda. Dobra, ja sobie wychodzę, a nam się ładnie ubrudził ten ciągnik. Nie pokażę wam niestety, jak działa ten brud z opon znikający, ale my już sobie teraz polecimy do naszych kurek. Chodźcie, cipki. O, raz, dwa,
5, 7, o jedne. Czemu ktoś przyspieszył tak czas szybko? Muszę gdzieś mieć coś budowane na klawiaturze. Nieźle. Nie na klawiaturze, tylko na tym. Musimy to pilnować. Ale jajek, jebane, ty. No możeś bardzo przyspieszył. Było z rana. Przestań, ale... no co ty, 16 godzina była. 2 godziny poleciało, bo plus 15 było. To z rana, kurwa. No, to niezłe rano. Ty, ale jajek, dobra. A właśnie, poczekajcie teraz. Ja polecę na momencie, już nie będę jechał samochodem. Chcę tylko coś sprawdzić, bo znalazłem sobie farmę. Gdzie ona była? Tam jest gdzieś. Gdzieś tu był most. Jest mostek. Tu Grażyna skupuje jajka. No to pozdrow Grażynę. Janusz tu jeszcze nie obciął rzepaku. A Janusz, czemu w ogóle jeszcze nie przyjechałeś na to pole? Już, moment. Mogę pozbierać. Sprawdzacie, 170 dostaliśmy. Za jajka. Grażyna tam płaci dla ciebie? Także kochani, co? My wam dziękujemy serdecznie za uwagę. Zapraszam właśnie na kolejne odcineczki do chłopaków. No i co? No 3000 łapek, tak jak miało być, tak jak na razie nam zostanie na tej serii, bo sobie świetnie dajecie radę. A następny odcinek, jeżeli wszystko nam się uda, to oczywiście będę jutro z Adamem go miał. Także co? Na razie. Tak. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.